Przewidywaliśmy dość mocno, że tegoroczny Dzień Papieski będzie po ogłoszeniu kanonizacji papieża. Szukaliśmy takiego hasła tego roku, tego Dnia Papieskiego, żeby było szersze niż te wszystkie poprzednie. Tam przedtem był papież młodzieży, papież rodziny i tak dalej. I w dyskusji dość powszechnej narodziło się hasło papież dialogu. I nie ukrywam, że miało to także związek z dziedzińcem dialogu, bo dziedziniec poprzedza dokładnie Dzień Papieski. W związku z tym te dwie rzeczy będą się, myślę, wzajemnie wzmacniać, a nie ulega wątpliwości, że papież był człowiekiem dialogu wielkiego i wewnątrzkościelnego, i międzyreligijnego, ale także dialogu ze światem. Tak daleko był zwolennikiem mądrego dialogu, że nawet niektórzy, którzy nie rozumieli jego zamiarów i intencji, bardzo często mieli mu nawet za złe to, że zorganizował spotkania asyskie i tak dalej. Chcemy to wszystko, że tak powiem, powiązać w jedną całość Dnia Papieskiego w tym roku.